jedną lalą. Kto jest? Teraz nie gadasz? Co? No pogadaj. No kto jest piękną lalą? A kto dostanie dzisiaj drapaczkę piękną, taką fajną? Kto dostanie? No przytulasy. Uwaga, idzie zazdrośnik. Uwaga. Idzie zazdrośnik. No co robisz? Ściągasz mi tu mebel. Nie zepsułaś, no. To jest pięknym kotem. To jest pięknymi kotami tutaj. Lala, tak? Lala, co chce Lala? Co? No gadajcie coś. No i hejo, hejo, robaczki. Czekajcie, ja sobie tak tutaj przycupnę. Może nie być mnie w całości widać, ale nie mam jak, żeby tak na wysokości ustawić telefon. Ale ja nie potrzebuję na wysokości, bo ja tutaj Wam będę pokazywać te rzeczy. Czekajcie, patrzę, bo oczywiście światło mnie denerwuje. Wydaje mi się, że chyba jednak troszeczkę je przyciemnię i chyba powinno być troszeczkę lepiej. Cześć. Przyszła Lala. I jest Oli. I jest Lalo, chodź ty się pokaż. O, będziemy razem na filmie. Będziesz tutaj open boxa ze mną robić i holię i wszystko, dobra? Nie, Lala mówi, że nie. No dobra, kochani. Witam się z Wami po jedzonku. Po shoppingu siądę sobie dalej, żeby mnie było tak widać, żeby było widać rzeczy, które będę Wam przede wszystkim pokazywać. Pokażę Wam właśnie cały haul zakupionych dziś rzeczy. Nie wiem, od czego zacząć i chyba mam tak porozdzielane reklamówkami, tak mi się wydaje. Zacznę może od Oli torby, która jest taka fajna, fioletowa i się tak fajnie mieni. Podoba mi się ta torba. Tu włożyłam. Tu jest jedna rzecz dla Oliwii ode mnie, jest też coś od taty i coś ode mnie dla Gracjana. A czym tu ubrudziłaś już tu? Co? Co tu się ubrudziło coś? Czymś się dotknęło. Dobra, więc tak. Pierwsza rzecz, jaką ja kupiłam Oliwii, to jest Supply and Demand. Taka koszulka. Bardzo mi się spodobała. Powiem Wam tak. Sama bym taką chciała. I szkoda, że nie spojrzałam sobie tam. Oli mówi, że to jest z męskiego tego działu. Dla mnie jest ona bardzo damska. Zwłaszcza przez kolor. Ta obok, owszem, była czarna. To się zgodzę, ale ta... Sama bym taką chciała, bardzo mi się podoba. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że to jest oryginalna jakaś koszulka, a ten napis mi się kojarzy z Dirty Dancing. A jej z Gucci. Fajnie tutaj te naszywki, kolorystycznie bardzo ładnie Oliwii w tym było. Więc taka... Ja skądś kojarzę tą... Ja coś kupiłam z tego kiedyś? Tak, bo ja skądś to kojarzę. Pana cena tej koszulki to 15 funtów, ja dałam funtów... 10, nie wiem, właśnie jakby ktoś dotknął, nie wiem, wypierzemy. Także na 12-13 lat taka koszulka jest fantastyczna, bardzo ładnie Oliwii w tych kolorach, w tym kolorze. Także mega się cieszę, że się zgodziła tą koszulkę wziąć, bo jest, no nie wiem, no zaczepista jest, jest po prostu, mega mi się podoba. Rzecz druga, na jaką Oli się napaliła jak Chińczyk na makaron, to o, taka. The North Face. Cokolwiek to znaczy, ale faktycznie bardzo ładnie w niej wyglądała. No widzicie, to jest ten właśnie czas taki, co to się teraz tak patrzy na to, co koleżanki noszą, a nie to, co jest naprawdę, naprawdę fajne. Więc to, co koleżanki noszą, to się dzieckowi wydaje, że to fajne. Także z tej firmy to było bardzo ważne. Musiało być nieważne, jaki kolor. Nieważne, że takie same kupi w Primarku. Czarne. Musi być czarne i z tym napisem, koniecznie. Także wystarczyło kupić w Primarku za 2,50, pójść tutaj do printa i wydrukować i taki sam napis. Nie, ale dobra. Nie mogę tego zrobić. No, wszystko bym mogła. Co czego? Gumy nie, ale nie wszystkie były na gumie. Te Adidasa nie były na gumie, miały tylko tu znaczek Adidas i też bym Ci to zrobiła. Miały paski. Ja. I też Ci zrobię trzy paski. Cztery paski Ci też zrobię. Także takie spodnie, leginsy dziecko sobie zakupiło. I to akurat jest prezent od taty. Dostała od taty pieniążki i sobie kupiło. Ode mnie dostałaś telefon, moja droga. No, ode mnie dostała iPhone'a, to chciałam być ósemkę. iPhone'a 6S, bo taki chciała. Od taty dostała leginsy, na leginsy w sumie. Znaczy dostała pieniążki, miała sobie coś kupić. No i ja jeszcze dokupiłam. Gracjan, chodź zobacz, czy fajne. Kupiłam Gracjanowi, słuchajcie, spodnie. Bardzo mi się spodobały. Wyszło nas 60 funtów w JD. I spodnie wyglądają tak.
Mam nadzieję, że mu się spodobają. Wiem, że są ciut większe, ale on jest wysoki. Moje dzieciaki są bardzo wysokie, więc oni nie mogą mieć ciuchów w swoim przedziale, że tak powiem, wiekowym. Mają ten sam problem, co ja. I te spodnie były z 25 na 15. Także nie będę głośno mówić. Tutaj jest, z czego one są. O, z tego. No chodź zobacz. No chciałaś takie kiedyś o tym, z tym. Sunety. Podobają Ci się? Tak. Trochę patrzę. Są duże, będą większe pewnie, ale, to przymierz sobie je. Nawet możesz założyć, bo masz, widzę, teraz jeszcze nie przebrane. I masz z kieszeniami. Proszę. Także takie Sunety z tym takim znaczkiem. Proszę. Czekaj. Teraz może przejdźmy do czego? Do Primarka? Nie, może jeszcze, czekajcie, a to z czego? Aha, to jest z tego. Dobra, to na końcu. Okej? Okay? Co? Co tu fukasz? Dobra, przejdźmy do Primaniego. Nie byliśmy w Superdrugu, nie doszliśmy. Ja zakupiłam sobie w Primarku dwie pary butów. Czekajcie, czekajcie, bo tu chyba zaraz mi coś strzeli w twarz. Słuchajcie, dobra, mam. Ja zakupiłam sobie dwie pary butów. Jedne to są takie za 14 funtów. Takie na zimę. O, takie. Takie, to jest taki kolor brązowy, doradzała mi Kasia, bardzo się cieszę, rozmiar 4, bardzo mi się podobają, przypominają mi ciut Timberlandy, oczywiście wykrojem, wzorem, bardzo ładne, bardzo zgrabne, jak będę robiła jakieś stylizacje, to Wam pokażę, tu wyglądają jak taka jasna kupa, ale uwierzcie mi, że to nie jest taka jasna kupa, bo światło przekłamuje, mamy tutaj żółte, sztuczne. Fajne, Oli? Naprawdę ładne. No i kubki mamy, bo byliśmy w Starbucksiuniu. To jest ta kolekcja świąteczna. Raz, dwa, trzy, cztery kubki. No, cztery kubeczki sobie zabraliśmy. No, także takie buty to są buty numer jeden, bo zakupiłam sobie, tak jak mówię, dwie pary, ponieważ z Anglii nie przywiozłam ani jednych zimowych butów. Dobra, lecimy dalej. Co zakupiłam jeszcze tutaj? Drugą parę butów. I czekajcie, wyciągam je. Tu jest coś jeszcze z TK Maxa, to za chwilę. Okej, okay, druga para butów. Oli, fajne? Wiem, że nie w Oli stylu, ale bardzo wygodne, zaufajcie mi, mają futerko. Myślę, że do bardzo wielu stylizacji. Tak patrzę tu właśnie, czy to się jeszcze na przykład od tego wywuje, czy nie. O, super, zobaczcie. Mogą być za kostkę, można sobie tylko tu przód futerka wyjąć i można sobie całe. Właśnie o to mi też chodziło. Także naprawdę, no ja jestem zadowolona. Mam nadzieję, że nie zetrą. Podeszwa super, myślę, że na śniegu nie będę się ślizgać. O to mi chodziło przede wszystkim. Też 14 funtów, także dwie pary po 14 funtów. Słuchajcie, za 3 dychy mam dwie pary butów. Bardzo się cieszę, dajcie znać, co myślicie. Także czarne i brązowe, ja myślę, że takie bardzo uniwersalne. Tu zakupiłam Oliwii rękawiczki, ale ona mówi, że ona nie chce. Kupiłam jej, nie było ze mną, bo ona nie chce takie bez palców, a ja z chęcią sobie je wezmę, więc ona może weźmie wtedy moje, nie wiem, bo mi się przydadzą te bez palców, bo często jest tak, że gdzieś tam nawet te takie, co mają na końcu palca ten taki niby czujnik do telefonu, to nie zawsze to działa, ja już to zauważyłam, nawet właśnie w tych rękawiczkach, więc takie bez palców, super ważne, że tu w dłoni jest ciepło, a palce po prostu, żeby obsługiwały telefon, więc naprawdę fajnie, dwupak za pounta. Więc to jest to. Tu jeszcze to jest tak zmieszane, bo tutaj stanik sobie Oliwia kupiła, to znaczy Oli sobie nie kupiła, tylko dostała od ciaci Kasi, z tego co się dowiedziałam. Chciała sobie go kupić, a ciocia stwierdziła, że nie, to będzie ode mnie pod choinkę. Więc pod choinkę od cioci dostała stanik z New Balance. Taki, bardzo ładny, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo, takie plecy. Bardziej to nawet nie jest jak stanik, jak taki topik do ćwiczeń i w ogóle. I on ma tutaj też takie, wiecie, wkładeczki. No superowy jest, bardzo fajny, cena 13 funtów. Także wow. Także Oli ma fajne, może nie ma dużo zakupów, ale ma fajne. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, że tak wyjdę jakby bliżej siebie, bo jak zwykle będę się tu schylać 1500-1900 razy. Zaraz Wam powiem też, jaki zrobiłam myk. No, znowu mnie zjedziecie w komentarzach, ale mi to zwisa i powiewa, słuchajcie. Więc co zrobiłam? Taka rzecz. Stało opakowanie o to, tak rozwalone, jak teraz widzicie, otwarte po prostu. Stało sobie otwarte, i tyle, że w środku był produkt ten,
Czyli rozwalone opakowanie, ale z tym room sprayem. Obok stała butelka room sprayu, gdzie jest nawet nie napisane w ogóle, czy to tester, czy co to jest. Stało sobie obok i widać, że jest psikane, bo widać, że nie ma pełnej butelki. I o co chodzi? Chodzi o to, że ten zapach tak mi się spodobał. Nie wiem, co Oli tutaj prycha. Zaraz czekajcie, muszę psika, zaraz Lala będzie uciekać. Tak mi się spodobał ten zapach, że mówię, o, ja go chcę. No i chcąc go, szukam ceny, mówię, nie zeskanują mi. Pytam pana, gdzie jest cena, on mówi, chodzi i szuka. I stwierdził, że to jest ostatni produkt i że prawdopodobnie jest to, słuchajcie, tester. To ja mówię, fajnie, spoko, ale mam szczęście. No i tak odstawiłam i szukam sama tych pudełek i tak patrzę właśnie, że stoi to i czytam, że tutaj jest room spray, a jeszcze z tego były dyfuzery, ale nie chciałam dyfuzera, tylko room spray. I po prostu co zrobiłam? No to już możecie się domyślać. Wyjęłam produkt z tego pudełka, który wyglądał identycznie jak to, identycznie. To było otwarte, on już był spsikany zresztą. I to nie był tester, bo to o tak, o, w tym pudełku tak otwarte jak teraz widzicie, tak to było. No i to włożyłam po prostu do pudełka, tam to wyjęłam, postawiłam tak jak to, niech se psikają do końca. Włożyłam to tak i poszłam tak do kasy. Czyli generalnie mam tu tester, który nabyłam i skasowali mi go normalnie jak ten o tu produkt, czyli 4 funty. O. I to jest mój myk, jaki zrobiłam, bo bardzo mi zależało na tym, żeby to mieć. Ale słuchajcie, pani przy kasie, ja w ogóle jaka bystra, nie? Kasuje mi tak, kasuje i mówi do mnie, o, tu było otwarte, to ja pani przyniosę cały. Ja mówię, nie trzeba, bo wiedziałam, że jak pójdzie po cały, to się jarnie, że to nie jest ten sam produkt w środku, nie? I mi wsadzi tamten, a ja tamtego nie chciałam. Tamten to był Winter Wonderland i nie podobał mi się. A ten nazywa się Berry Spice i pachnie mi tak cynamonem, a ja uwielbiam zapach cynamonu, zwłaszcza zimą. Także to jest mój myk, mój mały przekręt, jaki zrobiłam, w sumie zapłaciłam, nie miałabym tego produktu wcale, bo rzekomo to był tester, to była ostatnia rzecz, a w sumie ja zapłaciłam normalnie, jeszcze za tester, czyli coś, co było wypsikane, gdzie powinnam dostać rabat, także w sumie z dwojga złego to ja nic złego nie zrobiłam, bo wsadziłam sobie tylko produkt do innego pudełka, a to w środku, o to, było i tak wypsikane, więc ja bym zapłaciła i tak 4 za używkę. Więc jak już mam płacić za używkę, to chociaż tego zapachu, który lubię. Taka moja historia. Urzekła Was? Super. Dobra, następna rzecz. Zakupiłam tu, nie wiem od czego jest to. Najstarsi górale, nie wiem. A, słomka chyba ze Starbucksa. Dobra, nieważne. Chyba to była słomka ze Starbucksa. Oli, mi tu wypadło. Kupiłam lakier w Primarku. Tu właśnie z Primarka cały czas. 0,60p. Quick dry, nie widzę kolor, jest tu jakiś, nie ma koloru chyba, nie ma koloru, w każdym razie taki mały czerwony lakier, chodziło mi o to, że potrzebuję do paznokci u stóp, także 60p lakier do paznokci. Dalej, zakupiłam wodę toaletową, słuchajcie, historia tej wody, ja ją jeszcze mam na dłoni, po całym dniu, ja ją czuję na dłoni, ja ją wzięłam i Kasia wzięła też Krzysiowi właśnie. Czegoś to jest podróbka, ja tu ewidentnie coś wyczuwam. Cena jest po prostu śmieszna. Kosztowało to 3,50, słuchajcie. Pure Home Elements, 10-50 ml za 3,50. Zapach jest obłędny. Zapach jest obłędny, cena 3,50. No po prostu się uśmiałam. Ja cenę od razu odklejam, aczkolwiek ja tutaj się nie mam czego wstydzić, bo nie zawsze ceny są, słuchajcie, ważne, jak się coś komuś kupuje, tylko to, żeby to było fajne, ładne i żeby się to komuś spodobało. Komu ja to zakupiłam? Zakupiłam to mojemu bratu w prezencie. Także mój braciszek dostanie ode mnie... Kurde, nie mogę odkleić ceny. Czekajcie, tak ktoś przykleił chyba na amen. No nie mogę. Dobra, później się pomęczę. 3,50 taka woda, polecam Wam dla Waszych mężczyzn, bo jest fantastyczny zapach. To jest nic innego jak jakaś podróbka po prostu znanych, wcale nie drogeryjnych, tylko bardziej górnopółkowych perfum. Także to na bank. O, Lalo! Jak Ty się pięknie tu położyłaś, kocie. Ojej, jaki chodniczek, dywanik. Dobra, 1,30 m LED strip. Taki pasek, 1 metr, takie LEDy znalazłam, słuchajcie, wyczaiłam. Na razie wzięłam 2 opakowania, bo 1 metr to mi mało, z zamysłem do kuchni pod meblami. Chcę podkleić, żeby mi się w kuchni ładnie świeciło. Więc taki jest plan.
przyklejać. Widzę, że można to oczywiście na wiele sposobów. Potrzebujecie nic innego, jak tylko... chyba to nawet jest chyba taśma jakaś, odkleja się, powinno tak być. Więc to powinno być samo przylepne, światło daje białe. Tu wchodzą trzy paluszki. Także jak włożę paluszki, to Wam też pokażę, jak to wygląda. Fajna sprawa, jeżeli faktycznie się spiszą, to kupię tego więcej i sobie gdzieś jeszcze w łazienkach na przykład porobię, gdzieś przy wannie czy coś, coś porobię, bo uwielbiam taki efekt LED. Ja miałam w Anglii pod meblami, jeżeli pamiętacie. Także wzięłam dwa opakowania, ponieważ jedno opakowanie kosztuje 2 funty. Wiem, wiem, mogłam wziąć więcej, ale najpierw chcę sprawdzić, czy to się w ogóle spisze. Teraz druga torba. I czekajcie, bo tutaj tak, chusteczki z Subwaya. Muszę sobie to najpierw tu powyjmować. No i ciekawe, czy mi będzie pasowała ta jedna rzecz, co kupiłam. Zaraz ci wszystko pokażę. Dobra, co zakupiłam? Zakupiłam skarpetki z Pushinem, 3 pary Pushin. I jest to coś dla kogoś z mojej pracy. My sobie robimy takie małe, skromne prezenciki w postaci na przykład czekolady i kartki. Ja też dostałam od Kasi kolczyki, które zobaczyłyście na pewno w poprzednich vlogach. Białe, pięknie robione, handmade i tak dalej. Więc to dostałam od Kasi, czyli od mamy Ani. Natomiast ja dziewczynom dopiero będę robić, one są teraz w Polsce, więc ja jej zostawię coś w pracy. Będzie na nie czekała jakaś czekolada z czymś, natomiast Ani zamiast czekolady właśnie wzięłam skarpety. Ostatnio się z nią tak jakoś zgadałam i stwierdziła, że bardzo lubi Pushina i ma bardzo dużo rzeczy w Pushina w domku, więc uznałam, że takie skarpety będą chyba lepszą opcją niż czekolada. Tracę głos. Zakupiłam sobie skarpety. Oliwia w ogóle nie była ze mną, słuchajcie, w sklepie, nie była w Primarku, została z Krzysiem w aucie. Ja byłam z Kasią. Dobra, takie sobie kupiłam. Widziałaś, jakie fajne? A, takie fajne sobie kupiłam. Coca-Cola, always Coca-Cola. Bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Takie troszeczkę wyższe skarpeciory z Coca-Coli, takie mielusińskie. Super, uwielbiam. I one były za 2,50. Dalej, zakupiłam bluzkę, którą na pewno pamiętacie z mojego vlogmasa, z moich vlogów i z mojego shop tour, jeżeli chodzi o Primarka, bo ja Wam tą koszulkę pokazywałam tyle, ile razy byłam w Primarku, tyle razy Wam ją pokazywałam, ale szkoda mi na nią było 6 czy 8 funtów, a dzisiaj była za funtów 3. Lama, lama in my room. Także z taką lamą cudną i z takim fajnym tutaj świecącym napisem, świąteczna lama. Co Wam nie pokażę? Patrzcie. Na tapczanie leży leń. Nic nie robi, cały dzień. Co ty robisz? Co ty robisz, kocie? Chcesz polecieć do siatki, tak? Lalo, chcesz polecieć siatki. Lalo, chcesz polecieć siatki. Patrz, Oli, Oli! To twoja noga. Lecisz. Lecisz na buzowanej kocie! Kocie z centralnej Polski! Dobra, czekajcie, stawiam Was powrotem. Pokończymy spodnie. Następna rzecz to spodnie. Spodnie za piątaka, rozmiar S, dokładnie takie same, jakie kupiłam ostatnio, ponieważ świetnie się sprawdziły, ale obchodzą tymi Włochami takimi, więc ja muszę je sobie prać i żeby mi zdążyły wysychać, to wziąłam sobie jeszcze jedne, także do roboty. I tu kupiłam, Kasia mnie w sumie nakłoniła, bo ja chciałam jakiś mini kocyk tu, na ten fotel nieszczęsny, żeby ładnie wyglądało. I Kasia mówi, weź se ten, bo jest ładny. I zaraz właśnie sprawdzimy, czy będzie mi tu pasować. Ja nie bardzo pamiętałam, jaki ja tu mam w końcu kolor. Zobaczcie, ładny jest, piękny. Ale śliczny jest, odbija fajnie światło. Zobaczcie, to jest złote, biało-złoty. I z drugiej strony jest miśkowy, biały, a tu wściekły kot cały czas. Tak. Dalej kolejna rzecz, potrzebowałam ręcznik, jeszcze przynajmniej z jeden, bo nie mam zbyt dużo ręczników. Oliś, wyścisz 3,50, taki baw, ani mały, ani duży, ale nie z tych małych do rąk, więc się przyda. To wyrzućmy, chociaż przydać może mi się to, poczekajcie, może mi się to tu przydać, bo ja widzę, że to chyba było tu coś na rzepa. Dalej kupiłam Gracjanowi takie skarpeciory, bo są strasznie milusińskie. To są tak miłe skarpety, że Kasia jak pokazałam, to ona mówi, kurde, sama takie chce. No strasznie fajne te skarpety. Nie, bardzo fajny materiał, jakoś taki niby chyba sztuczny, nie wiem, ale elastyczny. I rękawiczki sobie kupiłam i one też niby są, widzicie, z tym takim
O, z tym palcem, że można sobie telefon tutaj pykać, MKL-ka. Czarne oczywiście, ale to wiem, że światło przekłamuje, bo jest żółte. Więc rękawiczki zakupiła. I co? I z tych rzeczy to już chyba wsio. Teraz przejdźmy do sklepu Ręcz, na pewno pamiętacie. I tam zakupiłam dwa obrazki. Obrazki są z myślą o łazience, tej niebieskiej, tej takiej jeszcze niedokończonej, ale jest też tam motyw, kamienia, więc mam nadzieję, że się fajnie wkomponuje. Takie dwa. Bardzo mi się spodobały. Proste, minimalistyczne, ale ładne. Okej, przechodzimy dalej, bo mamy tutaj o, takie zakupy. A to jest logo tego sklepu. Pachnie mi tu watermelonem. What, jak to pachnie tu. Chyba tym Oliwii coś, Oliwia coś brała watermelonowego. Pięknie pachnie. Wow. No dobra, sraj tasiemka, no to tu chyba nie ma co się, o Jezu, rozpowiadać, czekajcie, bo chwycić nie mogę. Rzecz dla kociaków, patrz co mam na ciebie. No kartonik to swoją drogą, zobacz jakie, no ty jesteś ślepa. Zobaczcie, takie, takie coś i to jest taka szczotka druciana, słuchajcie, ja się śmieję. Właśnie do tego, do ocierania się. Zobaczymy, czy się będą ocierać. Tak to ma wyglądać. Widzicie tam na dole na zdjęciu? Tu. Zaraz otworzymy i zbadamy situation. Taka szczota ryżowa. Patrzcie. Wow, ale będzie ci się drapać. Zobacz jak to drapie. Zobacz jak to drapie. Zobacz jaka szczota. Taka do otarcia się. No jak ta jest przy róże. Jeszcze katnik tu jest. Czad! Dobra, pudełko się przyda. Ja pudełka trzymam zawsze, bo się przydają. Czekaj, zrobię ci lalo. A, tu się chyba to wsypa. Ale to jak? Że co, że tu się nie zamyka? Nie może się tu wsypywać. To tak coś nie teges. Ja zobaczę, gdzie to się wsypuje. To się wkłada tu. Wkłada tu. Okej, ja już to włożyłam. Zobaczcie, to ma tak wyglądać. Ale czekajcie, bo chcę zobaczyć, gdzie się wsypuje katnip. I zaraz Wam pokażę, odwrócę kamerkę. Wsypuję, patrzcie, wszystko jedziemy na żywca. Trochę wsypię na razie. Wsypałam. I co z tym zrobić, żeby... Tak pomieszać to. Tak? Co to jest? Daj pomachać. Będą się sztachać. Daj pomachać palcem. Ona musi czyścić z drugiej strony. Teraz zobaczymy, zrobimy test. Weź tą siatkę. Weź tą siatkę i ja odwrócę kamerę, bo chcę pokazać. No, weź siatkę. Ja Wam pokażę zaraz, czekaj. Wsypałam, no trochę wysypałam, ale to nic. Proszę lalo. Proszę. Lala, taniec przy róże. No, czuję. Gdzieś to jest. Coś czuję, bo drapie. Daisy! Kurde, mogliśmy dwa wziąć. O, już się gryzie, podgryza. Nie gryzie się szczoty ryżowej. Aha. Co to jest? Lubię to. Lubię ich reakcje zawsze. Ja nie wiem. One są teraz na weekendzie. Imprezę mają. Przy róże. Taniec przy róże. Daisy, a zajarzysz, że tu trzeba się tak pod grzbietku drapać na przykład? Nie. Moje. No podziel się posiłki. Nie podzielę. Jadę, lecę. Maratończyk. Daj kawałek rury. Są Maria mały, słuchajcie. To działa. To działa. To jest jak afrodyzjak normalnie. Także zabawka, myślę, że zakup udany. Podoba im się, więc zakupiłam ją wręcz. Nazywa się Perfect Arch. Tak wygląda jak U.
do góry nogami. Także katnipek jeszcze zostawiam, przyda się. Tu co zakupiłam z serii myszki Miki, zakupiłam glitter, mascara and liner. Mamy tutaj glitterowe mascara i liner. Oczywiście 90. urodziny myszki Miki, to każdy wie, że to były. Kiedy? Że to było, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, jakoś tak. Także takie coś. Ładne opakowanie, nawet widać, że to jest 90. urodziny. Pięknie, dziękuję. Zobaczcie, jak to jest idealnie. Szczoteczka i liner na końcu. No, Lala się bawi. O, tu jeszcze czekoladę dostała Oliwia od Krzysia. Nie wiem w ogóle, jak się dostało. Ona chyba, ja nie wiem, jak to się stało, że to Krzysio w ogóle za nią płacił. Także taka wielka galaxy dla Krzysia. Witaminki! Dobra, zaraz dam kociakom. Czekajcie, jeszcze to i to. Dwie rzeczy z tego działu. To tak pachnie. No, przepięknie. The Soap Story Watermelon. Takie mydło. Takie mydło przepięknie, przepięknie pachnące. Cudownie ono pachnie i przebiło przez całą torbę. Także jak się to otworzy, postawi się w łazience, nawet jak się nie będzie używało, to mam nadzieję, że będzie fajnie pachnieć. Także Oli sobie zakupiła. Z tej podobnej serii ja też zakupiłam Soap Sponge. To jest coś, co kiedyś kupowałam w Bomb Cosmetics. Mandarynkowy, również pięknie pachnie. Zobacz, jak to pachnie. Yeah. Super, nie? Mm. Bardzo mocno. I to jest mydło, ale właśnie... O, zobaczcie, mydło, a tu ma właśnie tą gąbkę. Dzisiaj wypróbuję, mam ochotę to wypróbować dzisiaj. Wow. Nie widzę, wariatka. Mandarin Juicy Sweet Orange Sunshine. Bez parabenu, bez SLS-ów, bez czegoś tam jeszcze. Wegańskie, ręcznie robione, jak ona tu pikołki trzaska, ty się. Także to, przepięknie pachnące. Dalej w takim fajnym słoiczku, gdzie słoiczek nam się przyda, przypuszczam na coś, może na pędzelki. Zdrowie. Wszystkie strony świata, nie? Jej kończyny chodzą. Ogon, nogi, wszystko, nie? Się wywija jak normalnie wąż. Boże. Także takie coś i to jest, słuchajcie, Wish Upon a Star Divine Amber Wax Melts. I to są woski, słuchajcie, o których Wam mówiłam właśnie podczas vloga, na pewno zapamiętacie. O zapachu, słuchajcie, choinki. Po prostu pachnie to pięknie choinką. I słuchajcie, zobacz, jak pachnie choinką. Ty nie lubisz tego zapachu. Ta choinka, co mamy w tym, ona nie lubi, ja lubię. Cudowny zapach choinki i do tego jeszcze, słuchajcie, taka szklaneczka na przykład na Tea Light'a, a wosków tu jest dużo, bo jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 wosków za funt 49, bo to zapamiętałam. Mega. No i wzięłam mydło. Nie wiem w sumie po co, nie wiem do czego. Palmolive Naturals Milk and Honey. Mówi, że się kończy, no to niech będzie. Dalej witaminki dla kotów, jakieś nowe, bo nie kojarzę tego, jakiś mix. Miks witamin, ale to niech się ona bawi, na razie jej nie daje. Dalej kupiłam do mojego lightboxa, dokupiłam w końcu literki, znalazłam taki alfabet, to nie tu, w tamtym pokoju mam, bo brakuje mi literki chyba C. 100 literek i symboli, także mega, mega się cieszę, brakuje mi tam literki czy dwóch, także super, dołożę i to kosztowało chyba funta, coś takiego, no. I kupiłam pędzelek, jaki dawno chciałam, a nigdzie nie mogłam podobnego rozmiaru znaleźć. Jest to do highlightera, jakiś Chique Pro Highlighter i kosztował mnie, nie pamiętam, ale słuchajcie, chyba... Może powiem nawet, ile mnie kosztował, czy Wam nie powiem. Powiem Wam, czy Wam nie powiem, ale wiem, że mało. Sięki, słuchajcie, wiem. Taki, o i tu chciałam do rozświetlacza tylko, także tu. Kupidyna, idealny rozmiar, nie za duży, nie za mały, super. Także taki pędzelek 2,99 z Chique Pro. Dobra, ja idę, bo mi się tam zupa gotuje, grzeje. To są wszystkie nasze zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak będzie filmik ten za długi, czyli haul, podzielę go na dwa. Piszcie w komentarzach, co Wy myślicie, co tu przykuło Waszą uwagę, a co nie. Co miałyście, co nie miałyście, albo co byście sprawdziły, a co nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko i tym właśnie zakończam dzień 17 grudnia i jutro mamy już 18. Tak, tak zleciało. Także buziaczki dla Was. Pa!
Bye-o!